Hej, nazywam się Magda Tomalak, witam na moim kanale Zodiakalne Panny. Zobaczymy dzisiaj, co czekać w maju 2022. Mamy kartę Diabeł i kartę Wieża. To, co mi tutaj najbardziej przychodzi, patrząc na te karty, to słowo wolność. Że uwolnisz się już od jakiegoś systemu, takie słowo mi przychodzi na myśl, od jakichś schematów, czy od jakiejś sytuacji, w której czułaś się po prostu jak w więzieniu. Mam kartę Piątka Kielichów. Dziesiątka kielichów, trójka mieczy. Też ta karta wieża to zazwyczaj sugeruje jakieś duże, takie nieoczekiwane zmiany. Mam dalej ósemka buław. Wieża drugi raz. O, czyli jakaś zmiana się może szykować, duża. Karta gwiazda. Ciekawe. I też ta dziesiątka kielichów. To mam takie bardzo pozytywne uczucia co do tych wszystkich kart, mimo tego, że piątka kielichów to trochę taka karta opłakiwania czegoś, jakiejś żałoby, no a trójka mieczy to mówi sama za siebie, jakieś złamane serce, ale mam wrażenie, że to są jakieś stare rzeczy, które się dokończą, bo nawet patrząc na to jakoś nawet nie czuję smutku, tak bardziej czuję, że to jest tak, że nareszcie coś się skończy, że nareszcie może takie twoje poczucie takie poczucie smutku się skończy, poczucie właśnie takiego złamanego serca, wręcz bólu, jakiegoś takiego, ale aż takiego bólu egzystencjonalnego, że tu już nawet nie chodzi o ból taki fizyczny, tylko że w jakiejś sytuacji byłaś strasznie, strasznie po prostu nieszczęśliwa. Aż no dosłownie jak w jakimś więzieniu, nie wiem, coś takiego. I mam wrażenie właśnie, że ta karta wieża, dzięki tej karcie wszystko się odwróci, że to będzie jakaś szokująca zmiana, która wszystko zmieni w twoim życiu. I ta karta gwiazda właśnie, tak jakby to ta zmiana spowodowała właśnie, że sięgniesz po te gwiazdy tak z nieba, że sięgniesz w końcu po te swoje marzenia, że sięgniesz po to, na co tak długo czekałaś, czy czekałeś. Paść monet, siódemka kielichów i as monet, no właśnie, czyli to takie nowe początki, też może związane z finansami, może przyjdzie jakiś nowy sposób, w który zaczniesz zarabiać pieniądze, to też mogą pojawić się jakieś obawy, może masz dużo różnych pomysłów, co teraz zacząć po tym, jak ta sytuacja tutaj się już zakończy w jakiś nieoczekiwany sposób, to może nastąpić taki moment, że nie wiesz, w którą stronę iść, nie wiesz, czy wybrać to, czy to, czy tamto, ale wygląda mi na to, że koniec końców i tak wybierzesz tą właściwą, najwłaściwszą dla siebie drogę, która pomoże ci rozwijać się, stworzyć coś nowego, coś stabilnego, coś, co będzie ci przynosiło pieniądze. Zobaczymy jeszcze. Hmm.
Siódemka buław jeszcze wyszła. Też możesz mieć takie wrażenie, że to będzie tak jakby ty przeciwko wszystkim, że będziesz musiała się zmierzyć z wieloma sprawami. Ale też myślę, że to jest tak, tutaj patrząc na tą siódemkę kielichów, jakby siódemka buław, siódemka mieczy, powiedziałam siódemka buław, jakby, że masz jakby na każdą trudność, która wyskoczy na twojej drodze, ty masz już w zanadrzu jakąś umiejętność, która pomoże ci poradzić sobie z tą sytuacją. I paść monet po raz drugi. Tak, mam wrażenie, że to zrobisz bez w ogóle, bez żadnego wysiłku, że jakby masz wszystko, czego ci potrzeba, że jakiekolwiek trudności przyjdą w twoim kierunku, to ty sobie poradzisz z tym w ogóle tak jedną ręką. Bo i tak masz wszystko to, czego ci potrzeba, żeby taką sytuację rozwiązać. Za dużo kart. No, zobaczymy jeszcze, co jeszcze, jakie emocje, jakie uczucia będą ci towarzyszyły w maju. Karta złość. Czuję, jakby to była taka złość, ale bardziej jak taka siła do działania, bo tutaj z tyłu mamy taką sylwetkę lwa. I to może być to, że właśnie coś takiego się wydarzy, ta wieża, że tak cię to zezłości, że po prostu rzucisz wszystko, wyjdziesz z tej całej sytuacji, która gdzieś cię trzymała, która gdzieś przyprawiała ci smutki, ból serca, ból duszy wręcz. I po prostu powiesz, że dość i ja idę w inną stronę, nie będę dłużej w takiej sytuacji siedzieć, nie będę się dłużej godzić na takie traktowanie. Karta skrucha i karta zażenowanie. To zażenowanie, to nie czuję tego jak zażenowanie, bardziej takie taka trochę nieśmiałość, że okej, tutaj się zezłościłam, rzuciłam wszystko, chcę iść w nową stronę, tylko czy ja na pewno dam sobie radę? Takie troszeczkę wątpliwość, taka nieśmiałość w stosunku do tego, co nowe. Zobaczę jeszcze tą skruchę. Odnośnie czego ta skrucha? Nie dziewiąt, tylko pustelnik. To może będzie taki czas, może nie tyle skrucha, co taki czas, w którym będziesz musiała czy musiał pobyć trochę ze sobą i usiąść na chwilę i zastanowić się, co dalej. Okej, kończę już pewien rozdział w swoim życiu, z którego nie byłam szczęśliwa i już nie było opcji, żeby dłużej tam w tym trwać, tylko co dalej. Że właśnie no nie tyle skrucha, co takie rachunek sumienia, może nie do końca. Takie zajrzenie w głąb siebie, żeby znaleźć to, na czym mi tak naprawdę teraz zależy. To, w którą ja chcę stronę iść. To, znaleźć to, co jest tą gwiazdą na moim niebie. To, czego ja tak naprawdę najbardziej chcę. Do czego chcę teraz dążyć. Co chcę teraz założyć. Co chcę teraz zacząć. W co chcę teraz całą swoją energię skierować. Zobaczmy jeszcze kartę porady, czyli co możesz zrobić, na czym się skupić, żeby jak najlepszy efekt osiągnąć. Mamy sztuka seksualna, coś takiego. Mi przychodzi na myśl takie odnalezienie w sobie tej swojej kobiecości albo swojej męskości. Może w tej poprzedniej sytuacji, w jakiejś pracy, jeżeli jesteś kobietą, to bardziej działałeś bardziej w sposób męski, a jeżeli jesteś mężczyzną, to może bardziej w taki kobiecy sposób.
A teraz już kończąc tą sytuację, wychodząc do nowego, wychodząc do swojego, szukając właśnie tego, co jest dla mnie najważniejsze, tej swojej gwiazdy na niebie, to też jest czas i taki dobry moment na to, żeby odnaleźć w sobie tą swoją kobiecość, żeby, czy męskość, tak? Tą swoją naturę, żeby już od teraz iść tą drogą, która jakby jest Twoją naturalną drogą, żeby na przykład nie, jak skończyłam pracę, w której musiałam harować jak chłop, a jestem kobietą, to żeby nie wpaść znowu w tą samą pułapkę i nie iść do kolejnej pracy, w której będę robić to samo, tylko zrobić coś zgodnie właśnie ze swoją naturą, czyli coś, czego ja, co ja tak najbardziej naprawdę lubię, co jest dla mnie ważne, coś, w czym się czuję jak kobieta, jeżeli jestem kobietą, albo mężczyzna, jeżeli jestem mężczyzną. Myślę, że to jest właśnie taka wskazówka, jakby w tym momencie, kiedy będziesz tym pustelnikiem, który szuka w sobie tych wszystkich jakości, wartości, to są te wartości, od których możesz zacząć, których możesz sobie poszukać, że co sprawia, że czujesz się jak kobieta, jeżeli jesteś kobietą, albo to sprawia, że czujesz się jako jak mężczyzna, jeżeli jesteś mężczyzną. Myślę, że to będzie właśnie dobry jakby pierwszy krok, żeby zacząć te poszukiwania i zacząć odkrywać siebie i swoje nowe wartości. No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli jesteś zainteresowany albo zainteresowana indywidualnym czytaniem, to w opisie do tego nagrania znajdziesz mój adres mailowy, przez który możesz się ze mną skontaktować. A jeżeli nie, to mam nadzieję, że to czytanie było dla Ciebie pomocne i do zobaczenia kolejnym razem. Dziękuję bardzo i pozdrawiam, pa, pa.